Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kotlety z boczniaków. Do przygotowania potrawy potrzebujemy 250 g boczniaków. One są już przepłukane, osuszone. Do tego oliwa z zmielonym czosnkiem, pół pęczka świeżego kopru posiekanego, odrobinę papryki słodkiej mielonej, dwa jajka, jedna łyżka śmietany 18, olej, sól, pieprz i bułka tarta do panierowania naszych kotletów. Na początek musimy rozstrzepać jajko z łyżką śmietany. Dodajemy sól, pieprz. Jedną łyżeczkę oliwy z czosnkiem. Papryka i koper. Razem musimy to wszystko wymieszać, wybełtać. Jajko mamy już przygotowane. Odstawiamy i zabieramy się za boczniaki. Przygotowałem sobie deskę, tłuczek, do tego kawałek folii. I możemy zrobić to na dwa sposoby. Albo smażymy boczniaka, rozdzielając go i pojedynczo go smażąc. Albo bierzemy na przykład dwa takie, trzy złączone. Ja robię to w ten sposób, że delikatnie je rozbijam. Zaczynam od nóżki, bo ona jest najtwardsza, a potem delikatnie idę do góry. I spójrzcie, on jest wtedy płaski i na patelni będzie fajnie się smażył. I następny. I następny. Tak przygotowane boczniaki wkładamy do jajka. Maczamy je, a potem w bułkę tartą, delikatnie dociskając, tak żeby wszędzie panierka doszła. Odstawiamy na suchy talerz i bierzemy następnego. Tak przygotowane grzyby zaczynamy smażyć. Rozgrzewamy patelnię, wlewamy dość sporo oleju. I zaczynamy smażyć. Pamiętajcie, aby olej był mocno rozgrzany. Kotlety z boczniaka smażymy tak, aby panierka była złotego, ładnego koloru. Przewracamy na drugą stronę, obsmażamy z drugiej strony na równie złoty kolor. I to wystarczy. To nie jest mięso. W środku boczniak będzie idealny. Możemy przewrócić na drugą stronę. O. Wygląda idealnie. Kotlety z boczniaków mamy już zrobione. Przepis nie wymagający jakichś większych umiejętności, a uwierzcie mi, są naprawdę smaczne. Będziecie na pewno zadowoleni. Oczywiście, jak już wypróbujecie ten przepis, dajcie jakiś komentarz. Mam nadzieję, że Wam zasmakują. Subskrybujcie, nie zapomnijcie o włączeniu dzwoneczka, który poinformuje Was o kolejnym fajnym daniu. Życzę Wam smacznego, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia.